Dzień dobry moi przyjaciele, mam na imię Ewa, jestem fotografem, a to mój pierwszy w życiu podcast. Oj, wierci mi się tu przy okazji mój kotek na kolankach, gdyż lipcowe dni ostatnio zrobiły się troszkę zimne i do łask mojego kociaka powróciły moje kolanka. Postanowił się dogrzewać właśnie teraz, a ja pochylając się nad mikrofonem zapewne przysparzam mu jakiejś dysfunkcji w jego psychice. Dlatego podejrzewam, że będzie mi się to troszeczkę kręcił. W ustach 40-latki słowa zadziwiające brzmiały już całkiem niedorzecznie, bo dorastanie do tego wieku było pełne zdziwienia na otoczenie, na relacje międzyludzkie, na nowe i stare. Tuż przed samym finałem moich 40 urodzin, które to przypadły raptem kilka dni temu, takich zwrotów akcji spotkało mi kilka i popadałam w już tak oswojone zdziwienie. W sumie można z nich zrobić kilka ciekawych rozmów. Dotychczas ani przez moment, może jeden nieśmiały, zarumieniony moment, że może bym mogła, no ale zaraz dzika konsternacja, no jakże by to miało być możliwe, że ja? O czym właściwie? Wzdychnęłam i poszłam dalej tworzyć swój świat. Ale on niespodziewanie miał już w notesie tą chwilową wizualizację marzeń. Wszystko zaczęło się od tego, że ostatnimi miesiącami byłam ciągle blokowana na Facebooku z powodu mojej fotograficznej strony sensualnej. Tak, tak. Temat jest już pewnie dla wielu osób nużący i męczący, ponieważ jeżeli obserwuję moje strony, to czytał na ten temat wielokrotnie, ale myślę, że wśród nas mogą znajdować się osoby, dla których temat jest nowy, nieznany. Zatem pozwolę sobie w tym przywitalnym słuchowisku opowiedzieć, dlaczego tu właściwie jesteśmy. Więc wracając do tego tematu, tej mojej nieszczęsnej strony sensualnej, w fotografii najbardziej ukochałam sobie człowieka, a w tej odsłonie bardzo dorosłej i zmysłowej totalnie bezwarunkowo. Strona miała kilka lat i 12 tysięcy polubień. Pomimo ścinanych mi zasięgów miały się one wybitnie dobrze dzięki wiernemu gronu odbiorców i mojej ciężkiej pracy. To była strona, która miała być cichym lądem, chilloutem na hamaczku, lodami z jagodami. Strona, gdzie wśród moich fotograficznych obrazów pojawi się słowo, rozmowa. By był to czas dla nostalgii, ciepła dla drugiego człowieka. Po pierwszych blokadach wierzyłam w algorytmy, które uporczywie i zatrważająco wyławiały mnie z czeluści internetu, by wygnać do kąta na kilka dni. Podobno te moje fotografie to taka ciaroklejka, która rani uczucia innych. Warte zauważenia jest, że ta strona miała uruchomioną opcję 18+. Czy ona posiada jakiekolwiek uzasadnienie, skoro tak jestem blokowana? Tak, tak, wiem. Wiem, słyszałam to wielokrotnie. Dzieci mogą oszukać i wpisywać nieprawdę, ale o to musi już zadbać sam portal czy rodzice dzieciaczków. One znajdą w necie o wiele drastyczniejsze obrazki, bez większego problemu. Ja zrobiłam, co mogłam i co do mnie należało według standardów, według regulaminów. Ograniczyłam wiek, mocno przebierałam fotografie, a jeszcze mocniej je cenzurowałam, przysłaniając nagie biusty lub tak kadrując, by mi się nie oberwało. Często te zabiegi były ze szkodą dla samej fotografii, no ale cóż zrobić. Doskonale znałam regulamin, wszelkie standardy dotyczące zagadnienia. Wielokrotnie prosiłam, by wyjaśniono mi, które z nich złamałam. W zamian otrzymywałam zimne, automatyczne komunikaty, nic nie wnoszące, z wyjątkiem frustracji. Temat zagłębiałam intensywnie, również z tymi, którzy los mój dzielili. Tutaj pozdrawiam Dawidka, który dużo na ten temat mi pomógł, dużo mi opowiedział o swojej walce. Jeszcze kilka innych osób, które z całych sił pomagało mi się rozwiązać problem. Ostatecznie, w związku z tym, że nie lubię ataków i agresji, wycofałam się z batalii. W pewnym momencie blokowana byłam ciągle. Kilka godzin wolności
i ban na 30 dni. Zaczęto mnie karać za posty sprzed lat i tu wiara w algorytmy przestała istnieć. Informacje od Face'a, twój znajomy zgłosił, przerażające mieć kogoś takiego obok siebie. Och, proszę, idź sobie ode mnie, kochany mój człowieku cudowny. Jest tyle pięknych miejsc na świecie, gdzie można się spełniać, realizować. Po co tkwić przy kimś, kogo tak bardzo nie lubimy? Jeżeli ktoś nam nie odpowiada, jest nam z tym kimś nie po drodze, po prostu idźmy swoją, a tego człowieka zostawmy z boku. Dla jego własnych decyzji, jego własnych doświadczeń, tam powinniśmy się skierować. Ach, słyszałam głosy, że to konkurencja. Nie wykluczam, choć dla mnie najmniej prawdopodobne. Znam mnóstwo fotografów, to wspaniali ludzie są naprawdę. Pomocni, pełni wsparcia i dobrych relacji. Jesteśmy różni. Nasze postrzeganie świata fotograficznego także. I choć czasem pojawiają się hejty i nieprzyjemna wibracja, to jednak zdecydowana większość to ludzie wielkiego serca. I ja w to wierzę z całych sił. Zresztą w człowieka to ja chyba będę wierzyć do końca swoich dni. Odnoszę wrażenie, że to tak zwani normalni ludzie postanowili z jakichś dla siebie tylko znanych przyczyn mi zaszkodzić. Jakieś stare znajomości zakończone konfliktem, traktowanie mnie jako rozgrywki pomiędzy problemami obcych mi ludzi, albo zwykli, nieznajomi, którzy czasem wpadają na moje strony, by wylać swoje zniesmaczenie nad nagością sąsiadki. Kiedyś usłyszałam poradę, żebym schowała się pod kocyk. To mnie przestaną hejtować i że to moja wina. To jakby zgwałconej kobiecie powiedzieć, że to jej wina, bo napiła się wina, czy miała piękną sukienkę. Dlaczego człowiek ma się pozbyć siebie dla wygody innych? Kiedy nawet to bycie sobą komuś nie czyni krzywdy. No tak, taki mam świat. Zapewne nie jeden z Was mi tak właśnie powie, oj, 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 trudno, trudno, taki mamy świat. Ale ja nie muszę się na niego, wydawać przyzwolenia, bo ja znam świat piękny i zachwycający, a margines błędu nie będzie stanowił o moim szczęściu. No się nagadałam. Właściwie nie ma to już znaczenia dla mnie, kto i co i po co. Są rzeczy, których człowiek nie zmieni i jedyne co może, to reakcja na nie. Reakcja na zmiany i szukanie innych możliwości. Paradoksalnie ostateczne usunięcie całej strony wywołała, pomijając soczyste rwy trwające 15 minut, natychmiastową ambiwalencję. Taka kolaboracja z obawami doprowadziła do rozmyślań, co dalej. W niecałą godzinę miałam już plan. Muszę zadbać o stronę tak zwaną www. Zrobić więcej filmów, sesji, prezentacji multimedialnych, wyjść spoza Facebooka. Pamiętacie, jak kilka dni temu padły serwery Face'a? O, błogosławiony, co polubił, a nie widział. Bo człowieki wrzucały niestrudzenie fotografie, a inni nawet ich nie widząc, superkowali. Popłoch i mała panika. A, superkowanie, słuchajcie, to jest te serduszkowanie takie, to mnie córka moja wyedukowała. Pomyślałam sobie wtedy, że nie życzę nikomu źle, mogłoby to paść na tydzień nawet. Te kilka godzin pokazało ludziom, jak bardzo uzależnieni są od Wielkiego Brata i to nie tylko prywatnie, bo to akurat Pal 6, nie Face, to inna klasa, ale biznesowo marki tworzące duże aglomeracje wirtualnych grup, wieloletnia praca nad marketingiem, biznesem, opłacanie reklam i nagle wszystko kosmiczny pyłek, cukier, puder. Dla mnie wywalenie sensualnej to był strzał, by zrobić coś więcej. O podcastach wtedy nawet nie pomyślałam. Właściwie to w dniu 40 urodzin mojej przyjaciółki sprezentował mi mikrofon. To ich wielki dar wiary we mnie i stymulacja do rozwoju. To dzięki nim zaczęłam rozmyślać, czego bym chciała w tych rozmowach, kim być. Dziękuję Wam, moje kochane, wspaniałe dziewczyny, za to, jak stoicie przy mnie, jak mogę odnaleźć w Was zawsze dobre słowo i ten taki przysłowiowy balonik z helem. Dziękuję. Postanowiłam pozostać sobą.
sobą rozwijającą się, dojrzewającą, zmieniającą, sobą, która lubi rozmawiać z ludźmi i być obok nich, postanowiłam połączyć swoją fotograficzną pasję z ludźmi i ich zdaniem na temat. Gdzie mogę ich edukować? W sensie, stworzyłam taką, pomyślałam, no, stylistyką, szczególnie gdy człowiek się denerwuje, no nie ma za bardzo po drodze. Chodzi o to, że chciałam stworzyć takie miejsce, gdzie mogę edukować ludzi na bazie własnych doświadczeń, ale i sama czerpać pokornie naukę. Mam już wiele pomysłów, nie oczekuję sławy. Nie wiem, czy za 2 miesiące tu będę nadal, ale chcę, by ta decyzja stanowiła część moich doświadczeń, mojej nauki. Naiwność prowadzi mnie mocno przez życie, wiara w ludzi. Ja lubię tą naiwność, bo ona mnie rozwija, bo ona dodaje mi odwagi i pomaga szybko pozbierać się po zagubieniu. Dlaczego zdjęć ciarka? Moja córka Nelly, gdy była mała i pytano jej, kim jest twoja mama, odpowiadała: zdjęciarką. Strasznie mnie to bawiło i kiedy popadłam w decyzje nieodwołalne, należało stworzyć nazwę, że kocham moje dzieci najbardziej na świecie i mam sentyment do tej zdjęciarki, postanowiłam tak nazwać przedsięwzięcie. Okazało się, że ta nazwa jest zajęta. A to cios, rzekł Grzegorz, mąż Sandry. Od razu pomyślałam o zdjęciarka. Bo sama ciarka, ciarki, ciareczki, gęsie skóreczki towarzyszą nam wszak przy fotografiach. Tego efektu pragniemy oglądać, tego efektu oczekujemy od naszych modeli, klientów na samej sesji w momencie oglądania efektów. Ciarki grozy, niesmaku czy też inne nielubości zadecydowały o usunięciu strony, wszak. A tym samym powstaniu nowego, nowego, ciarkowego, bo nieznanego. Od cała historia. Chcę mówić do Was, przyjaciele, i chcę takich ludzi mieć obok. Chcę rozmów, chcę życzliwego spojrzenia na drugiego człowieka. Nie chcę, by pojawiali się tu ludzie z agresją, chamstwem. Nie chodzi o wazelinę, ale o argumenty, przemyślenia. Wiecie, takie wspólne pogaduszki przy ognisku. Dziękuję. Stresik był. Trzeba peplać. A w tle mi drogę robią, koty mrauczą, a tętno poruszenia pierwszym razem przygłusza myśli i składność wypowiedzi. Do kolejnej ciarki, moi przyjaciele. Bardzo dziękuję.